Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych koziorożców na kwiecień 2022 roku. Przygotowałam kochani dla Was talię The Druid Craft Tarot. No i przesłanie anielskie będziemy patrzeć z talii Życie z aniołami. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich osób, które będą oglądały to czytanie w swoim czasie. Okej. Zajrzyjcie kochani, zapraszam na moją stronę internetową www.tarotesme.pl. Link znajdziecie w opisie filmu lub tutaj za chwileczkę się pokaże. Okej. No dobra, kochani, drogie koziorożce wspaniałe. Co dla Was się tutaj pokaże? Jakie przesłanie mają dla Was aniołowie na kwiecień 2022 roku? Jakie wskazówki, jakie inspiracje? Co dla koziorożców? Kwiecień 2022 roku. Wolność. Piękna energia. Czujecie to? Ten moment, jak delfin wyskakuje z wody, jaki jest szczęśliwy, jaki jest wolny, jaki jest leciutki. Piękna energia. No, kwiecień się zapowiada bardzo ciekawie. Będziecie się uwalniać. Zobaczymy, co tutaj jest napisane na ten temat. Możemy teraz się uwolnić od wszystkiego, co nas wiąże, ogranicza w jakikolwiek sposób. Decyzja należy do nas. Przypomnijmy sobie, że jesteśmy istotami wolności i wolność jest naszą naturalną rzeczywistością. Bycie wolnym zależy wyłącznie od nas. Wolność to nie tylko fizyczna przestrzeń, w której żyjemy. Wolność to przede wszystkim jest stan ducha. Kiedy jesteśmy wolni w swoim wnętrzu, nie ma takiej siły we wszechświecie, która by była zdolna do odebrania nam wolności przez wyciągnięcie tej karty. Bóg i anioły przypominają nam, że źródłem wolności jest bezwarunkowa miłość wobec siebie i innych kreacji Stwórcy. Codziennie róbmy jeden mały krok w kierunku źródła wolności, a wkrótce będziemy z niego czerpali i wspierali innych. Afirmacja na ten miesiąc dla Was. Tworzymy wolność przez odnoszenie się z miłością do wszystkich istot i zdarzeń. Dodałabym tutaj, a zwłaszcza do siebie, bo bardzo często tak jest, że niektórzy sami się ograniczają, sami sobie narzucają jakieś jarzmo, żeby zadowolić innych, więc też pamiętajmy o tym, żeby ta wolność wynikała z takiej miłości do siebie właśnie. To jest tutaj, myślę, bardzo, bardzo ważna rzecz. No dobrze. Zobaczmy, od czego będziecie się uwalniać. Co pokażą karty. Okej. Drogie koziorożce, co dla Was? Też jestem ciekawa, bo jestem ascendentalnym koziorożcem. Więc zobaczmy. Nasze wspaniałe koziorożce słoneczne. Co dla Was, a co dla osób, które mają swój księżyc w znaku koziorożca, ascendent, Marsa, Wenus. Co tutaj się dla Was pokaże? Też warto sobie obejrzeć, poszerzyć wgląd na dany miesiąc energii, które się mogą pojawiać. I zobaczmy, koziorożce, jakie energie, jakie potencjały dla Was na kwiecień 2022 roku. Co dla koziorożców? Główna energia, karta wieży. No, żeby nastała wolność, coś musi runąć. Trzeba zrobić jakiś generalny remont. Bardzo ciekawie się zaczyna. Od wysokiego, jak u Hitchcocka. Dobra, przeszłość. Cesarzowa, przyszłość, królowa mieczy. Co będzie Wam pomagać? Dziewiątka denarów,
co może przeszkadzać. Siódemka buław. Wpływy zewnętrzne, 8 mieczy. Wpływy ukryte. Sąd ostateczny. Oczekiwania lub obawy. Księżyc. I rezultat albo rada, czwórka mieczy. To jest, a jeszcze z przełożenia mamy trójkę kielichów. To jest, kochani, mam takie wrażenie, że miecze mamy tutaj jako karty końcowe. Jest karta królowej mieczy i czwórki mieczy. Czwórka mieczy jest czasem takiego odnowienia, odrodzenia się troszeczkę, takiej rehabilitacji. I trzeba będzie po prostu odpocząć. Trzeba będzie po prostu tutaj przez rozum tak jakby wprowadzić zmiany po to, żeby w życiu nastąpiło uzdrowienie. To uwolnienie też jest, bo jest karta sądu ostatecznego. Tutaj jest, to jest taki moment, tak jak no wręcz bym powiedziała, ponowne narodziny. Takie odrodzenie się. I ta karta tutaj mówi o, że to może być taką wielką dla was po prostu niespodzianką. I to też jest wasza siła w tym miesiącu, że pewne rzeczy możecie, rzeczy zwłaszcza, które do tej pory były jakieś trudne, które też na przykład jakieś dawne sprawy, które były ważne kiedyś, nie można było tego ruszyć być może z powodów jakichś struktur istotnych, które zostały zbudowane, ale teraz nareszcie będzie można na przykład zacząć coś robić, bo sprawy się otworzą, będzie na to możliwość. Żeby to się stało, to stare struktury po prostu muszą runąć. I to jest bardzo taka mocna karta, prawda? Bo żeby stworzyć coś nowego, no to niestety to, co do tej pory było ważne, gdzieś tam musi zostać całkowicie po prostu zlikwidowane. Wtedy jest szansa na to uwolnienie. Być może ta wieża dla kogoś była po prostu jakimś więzieniem. To może być jakaś na przykład praca, która no, coś tam dawała, jakieś oczywiście pieniądze na przykład, ale nie było to spełnienie marzeń. Więc tu może być takie odejście od tego, szukanie czegoś zupełnie nowego. Tutaj jest w karcie przyszłości jest królowa mieczy, a królowa mieczy odwraca się od tego wszystkiego i idzie ze swoją wizją. Ona dokładnie wie, czego chce. Królowa mieczy dokładnie wie, czego chce. I to jest tutaj, myślę, taka bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby skupić się na tym, co tak naprawdę was interesuje, to, co jest naprawdę ważne, to, co chcecie rozwijać. I ważne jest tutaj też, żeby się nie ograniczać w tym, żeby się nie ograniczać do starych struktur. Pewne rzeczy po prostu muszą odejść do przeszłości, muszą runąć po to, żeby zrobić ten krok w nowe. Zacząć szukać takiego prawdziwego spełnienia. Ja myślę, że wy już dokładnie siebie widzieliście, już te plany jakieś były, które no myślę, że to już było gdzieś tam budowane przez poprzednie miesiące, to jak byście chcieli wyglądać, to jak byście chcieli funkcjonować, żyć, robić jakieś ważne rzeczy, czy to zawodowe, czy w związkach i tak dalej. Pewne tutaj sprawy będzie można po prostu przenieść, ale trzeba, tutaj myślę, że będzie potrzebny po prostu zupełnie taki nowy plan i przewartościowanie tego wszystkiego, co do tej pory dla was było sukcesem, co dla was było szczęściem. Tutaj myślę, że w nowy sposób trzeba będzie na to spojrzeć. I waszą pozytywną sprawą w tym wszystkim, to co będzie wam pomagało, tutaj mamy 9 denarów. To jest karta umiejętności zaadaptowania się do warunków, które pokażą się jako nowe.
tutaj widzę to bardziej na takiej zasadzie, że to jest skupienie się na sobie. Czyli po tej przemianie, po wyjściu, po uwolnieniu się z jakiejś sytuacji, trzeba będzie się skupić na sobie. Może niektórzy z Was będą odchodzić z jakiejś relacji, może z pracy, może będą porzucać jakieś przekonania, może będą porzucać jakieś nawyki, które do tej pory były trudne, bo na przykład mamy trójkę kielichów, która może tutaj z jednej strony też mówić, że dla niektórych osób problemem jakimś mogło być zbytnie jakieś imprezowanie na przykład. To jest tylko jedna z myśli takich, bo też ta karta może tutaj dodatkowo mówić, że czasami jakimś wsparciem też mogą być wasi przyjaciele w tym wszystkim. Ale dziewiątka denarów mówi, myśl o sobie, działaj tak naprawdę sam, skup się na sobie, na tym, żeby tobie było dobrze. Może tak było, że przez długi czas było takie myślenie o innych, prawda? I w pewnym momencie już to wszystko gdzieś tam nie wytrzymało i trzeba było odejść. Królowa Mieczy często też po prostu pokazuje kobietę, która zostawia za sobą sytuację związkową i postanawia być singielką. Często też tutaj karty na to wskazują. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie będzie czytaniem dla wszystkich koziorożców. Zresztą tak zawsze jest. Czasami tak jest, że w danym miesiącu z niektórymi osobami bardziej rezonuje ich księżyc albo ascendent, prawda? Więc jest tutaj jakaś pokazana duża zmiana, ale jest to pozytywna zmiana, dlatego że ona prowadzi do waszej wolności, do uwolnienia się z jakiegoś jarzma, z jakichś więzów, z lęków i tak dalej. To jest tutaj bardzo ważna sprawa. To jest takie postawienie na siebie. I karty tutaj ewidentnie mówią, 9 denarów mówi, skup się na sobie, na tym, żeby tobie było dobrze, żebyś ty był zadowolony, żebyś ty miała komfort życia. A komfortem życia często jest właśnie spokój, jest zadbanie o siebie, o swoje zdrowie. Myślę, że tutaj to jest taka bardzo, bardzo ważna karta w tym czytaniu dla was. Dobrze się jej przyjrzyjcie, ile ona ma tutaj w sobie spokoju. No i co może przeszkadzać? No i tutaj mamy siódemeczkę buław, która w negatywie jest, to jest taka karta, która czasami mówi o tym, że na przykład potrafimy różne rzeczy robić bez przygotowania, że na przykład może nas ciągnąć, żeby coś zrobić na łapu-capu. To też jest na takie właśnie, tak jak tutaj pokazani są jacyś wojownicy, którzy próbują się wedrzeć na zamek, a on ich tutaj swoją dzidą próbuje wyrzucić, prawda? Więc czasami jest tak, że jesteśmy gdzieś tam źle zrozumieni i siedem buław często właśnie narzuca taką sytuację, gdzie działamy po prostu bardzo tak stanowczo. I tu myślę, że tym takim cieniem tej siódemki buław może być takie działanie trochę na oślep. Myślę, że to może być tutaj taką główną sprawą, że czasami jak działamy zbyt gwałtownie, możemy być po prostu źle zrozumiani przez innych i to wtedy może być takim największym problemem, że wtedy taka może się pojawiać jakaś taka agresja, takie poczucie, że jesteśmy też, jakby to powiedzieć, kochani, taka agresja wynikająca z przytłoczenia. Po prostu, że zamiast działać według jakiegoś planu, który tutaj ewidentnie się pokazuje, to jesteśmy niespokojni i albo się wtedy poddajemy zupełnie, albo działamy agresywnie, bez planu i to może być wtedy takie chaotyczne i bardzo źle odebrane. Więc tutaj na to trzeba uważać, że to nie jest sposób na uwolnienie się. Tutaj trzeba to zrobić na spokojnie, na zimno, bym powiedziała. Może nie tyle na zimno, ale trochę na zimno też, bo jednak Królowa Mieczy, ona kalkuluje, ona tutaj przychodzi z taką energią
że pewne rzeczy czasami smakują najlepiej na zimno, po prostu, na spokojnie. Tutaj trzeba zadbać po prostu o siebie w tym miesiącu. Wpływy zewnętrzne. Jest 8 mieczy. No świat na wasze zachowania, na waszą postawę może zareagować takim pomieszaniem, ale o co chodzi? Jak to, ale jak? Ja nie rozumiem. Ktoś może po prostu nie wiedzieć, dlaczego taka decyzja nagle z waszej strony. No, to jest takie prawdziwe pomieszanie. No i ósemka mieczy na tej pozycji jest takim wielkim zakłopotaniem, więc trudno tutaj będzie, żeby oczekiwać jakiegoś takiego większego zrozumienia od waszych oponentów, może pracodawców, może waszych partnerów. Jeśli będziecie chcieli się uwolnić z jakiejś relacji na przykład, no to kompletnie nie będą wiedzieli, o co chodzi. Mogą być zupełnie zdziwieni, zaskoczeni i w ogóle. A wy będziecie się wyłaniać w nowej energii. To jest tak, jak tutaj to dziecko z tej ciemności wychodzi na świat, jakby się rodziło. Zresztą ta karta w tej talii nazywa się Rebirth, narodziny. Więc to jest takie odrodzenie się do życia poprzez uwolnienie właśnie. Oczekiwania lub obawy. Karta Księżyca. No, jeśli chodzi o obawy, karta Księżyca mówi o niejasnościach różnego rodzaju, o pomieszaniu, o zagubieniu się i tak dalej, ale tutaj już tego zagubienia nie ma z waszej strony, więc bardziej są to oczekiwania, że właśnie to, ten ruch, taki śmiały ruch, bo to może być jakiś taki śmiały ruch, który wprawi wszystkich w osłupienie po prostu. Ktoś tutaj może pomyśleć, matko, co ja tutaj robię? Co ona tutaj robi? Co on tutaj robi? Jak on to? Dlaczego to się tak? Dlaczego taka decyzja? Skąd taka decyzja? Prawda? I może być taka potrzeba wyjścia z jakiejś niejasnej sytuacji, która gdzieś w martwym punkcie, z takiego plątania się po omacku w jakiejś sytuacji życiowej, czy to w pracy, czy w rodzinie, czy coś tam. Może być taka potrzeba wyjścia z tego. Po prostu powiedziałabym tak, wręcz uzdrowienia się z tego wszystkiego. No i tu w czwórce mieczy jest takie uzdrowienie. Jest, czwórka mieczy jest kartą spokoju, odosobnienia, ale też to jest taka energia, wiecie, która przynosi takie wytchnienie. Jest taka przerwa, jest taka potrzeba nawet i medytacji, modlitwy. Potrzeba też takiego powrotu do zdrowia. Myślę, że pewne rzeczy mogą was po prostu... Cały ten zryw taki może was bardzo dużo kosztować. Ta cała przebudowa, ten remont. Może po prostu też tak być, że ktoś będzie robił po prostu jakiś totalny remont w swoim domu. Więc też tutaj uwolnienie się od przeszłości poprzez wyrzucanie starych gratów, zostawienie tego za sobą, a potem właśnie czas na już w takim czystym miejscu, czas na taki właśnie święty spokój. Przebywanie właśnie w takim spokoju, w refleksji, ale nie ma w tym, to nie jest karta smutku, to jest karta właśnie odpoczynku. To jest takie wytchnienie i to jest takie właśnie, jak człowiek siada w fotelu i mówi, no, nareszcie spokój, nareszcie jest dobrze. No i wtedy tych gości można zapraszać, prawda? A wtedy można świętować uwolnienie od czegoś, co było. Bardzo ciekawe macie to czytanie. Ja jeszcze tutaj tak czuję, żeby dociągnąć wam jedną kartę. As kielichów. Piękna energia. Tak czułam, co łączy te dwie karty, te miecze. Tu mamy królową mieczy, tu mamy czwórkę mieczy, a tutaj łączy je as kielichów. Miłość do siebie, kochani. Aż mam ciary, to jest to. Ta wolność. To wszystko, co będziecie robić, czy to będzie zmiana pracy, czy to będzie właśnie, nie wiem, założenie nowej firmy, zupełnie wyjście na swoje, czy to będzie zmiana partnera albo zakończenie jakiejś relacji, czy to będzie jakiś wielki remont, czy jakakolwiek odnowa. Może ktoś po prostu też będzie robił jakiś niesamowity post, będzie zrzucał z siebie, rozwali całą starą strukturę po to, żeby nastąpiło odrodzenie, żeby było uwolnienie, a wszystko to będzie robione dzięki miłości.
dzięki miłości do siebie, dzięki uświadomieniu sobie, że jak ja o siebie nie zadbam, to nikt tego nie zrobi za mnie, po prostu nikt tego za mnie zrobić nie może. Piękna energia, to jest podejście do siebie, do świata, właśnie z miłością. Właśnie kielichów to jest wręcz taka miłość bezwarunkowa. Oczywiście as kielichów też tutaj może wskazywać, że w momencie, jak robimy ten porządek, może pojawić się nowa miłość. Nowy związek na przykład, albo nowa wymarzona praca. Nareszcie człowiek zajmuje się, dzięki uzyskaniu tej wolności, nareszcie zajmuje się tym, co naprawdę chce robić. Czymś, co jest jego prawdziwym powołaniem. Taka praca z serca, praca z duszy na przykład. Nie? Więc bardzo, bardzo dobry czas dla was. Wymagający, nie powiem. Wymagający na pewno. Ale pewne poświęcenia po prostu są potrzebne. Może nawet i zszokowanie towarzystwa dookoła, tak, że aż po prostu oniemieją. Ale myślę, że będzie warto. Myślę, że będzie warto, bo ta wolność, która do was idzie, zobaczcie, to jest ta lekkość. To jest radość życia. To jest radość istnienia. To jest umiłowanie życia. To jest właśnie to, co was czeka, można powiedzieć, w momencie, gdy pozwolicie sobie jasno ukierunkować swoje działania. Gdzie bez sentymentów, bez oglądania się za siebie podejmiecie decyzję. To jest właśnie to. I oczywiście z miłością. Z miłością do siebie, z miłością też do innych ludzi, prawda? Piękna energia. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam wspaniałego uwolnienia w kwietniu. Od tego wszystkiego, co was gdzieś męczy, co wymaga takiej totalnej reorganizacji. Pamiętajcie o tym, żeby pamiętać o komforcie, że to wszystko robicie po to, żeby potem ten komfort właśnie był. Pozdrawiam was serdecznie, drogie koziorożce. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Wszystkiego dobrego. Pa!